Cześć! Tu Tomuszek znowu w Medieval 2 Total War Teutonic, dodatek Teutonic Campaigning. Gram polsko. I tylko przeleca się po osadach, popatrzeć teraz. Poudawać różne rzeczy. Długo nie grałem, jak dobrze wiecie. Szkoła. No. Szkoła. Dobra, to już mi się wszystko przypomniało. Pamiętam, że tutaj oblegamy zamek. Ale chyba nie będę go szturmował, wiecie, będę czekał. Bo krzyżacy mogą być naprawdę silni czasami, jak bronią się. Tutaj natomiast pamiętam, że zajmujemy Niemcom terytoria. I pamiętam, że tutaj bohaterską bitwę stoczył nasz Władysław Banaszak. Tutaj stworzyli już nowe, silne dosyć wojska Niemcy. Mam nadzieję, że się uda wygrać. W Poddamie oczywiście podniosę podatki. I tak, który z was jest lepszy? Szczepan. Książę, zostajesz tutaj, zarządzaj dobrze tym. A Szczepan idzie na stolicę niemiecką. Świetnie, piękne zwycięstwo, strać jeńców. I idziemy na stolicę cesarstwa. Tutaj akurat Magdeburg. Aż taka ogromna silnie armia nie jest, więc powinniśmy wygrać. No to Niemców bijemy, krzyżaków bijemy. Zaraz na Mongołów będzie trzeba uderzyć. Mamy 16 prowincji już, wow. Jeszcze tylko 19 i zwycięstwo. Tak, będę, jakby się ktoś pytał, tak będę grał do osiągnięcia wszystkich celów. Duże już chyba raczej nie, bo aż takiego za dużego zaciekawienia z tej serii nie ma. Mam nową na oku, ale nie chce mi się trzech naraz prowadzić. Dobra, zobaczymy co wy tu macie. Dwóch generałów, z czego jeden to jest książę. Lekka kawaleria. Ciężcy włócznicy, bardzo dobrzy. Chłopi podstawowi. Znowu lekka konnica. Prosty łucznicy. Trochę angielskiej czeladzi. Jeden jeszcze kinie, 8 zakonników, 2 duchownych, trochę jeszcze kawalerii, trochę jeszcze łuczników. Nie jest to liczna armia, ale sojusznik nasz ma bardzo fajną tą piechotę, ona jest bardzo silna. To też, ale troszeczkę gorsza. Znowu mi się chce spać, jak to na naszych odcinkach. Wow. Mam nadzieję, że nic nie będzie za głośno. A nie powinno. Pójdziemy sobie do Mongołów. Ja mam z nimi prawa handlowe. Zaraz sprawdzimy. Mamy. To nie chcę. To dziękuję ci, dyplomato. A tak, szpiegu, do Szczecina ciebie myślę. Tu już są Duńczycy, jak widzicie, strzałów zajęli. Tu są jeszcze Niemcy. Jeszcze trochę jest Niemców. Trochę jeszcze jest. I nie ma kasy. Super fajnie, miło. Idź spalić tego heretyka. Ty jesteś beznadziejny. Dobra, koniec tury 18 już. O, Mongołowie! Słucham was. Nie, dziękuję, nie chcę ciebie. Dobra, wezmę gildię teologów. Weź go spal. Eko, nie udało ci się, no trudno. Dzieci nowe w rodzinie, miło. Wyślę jaką tutaj armię. Jeszcze zajmijcie tą wioskę. No, wygraliście. Nie mają generała kolejnego Niemcy. A my mamy kolejną wioskę, czyli terytorium, czyli już 17. Dobra. Czy ty to mi zdołasz zająć?
Czyli trzeba prowadzić. Czekamy. Chociaż nie, nie prowadzimy, czekamy. Bo tu jest silna obrona, to jeszcze jest zaawansowana forteca. Więc nie. A ty mi to zdobędziesz? Dziękuję, z dużymi stratami, ale zawsze. Dobra, mamy stolicę niemiecką. Więc jest okej, okay, podnosimy podatki, budujemy. Dobra, trochę zwycięstwa, ale Niemcy zbierają potężne armię powoli. Trzeba w Jazdowie stworzyć taką regularną w miarę porządną. Nie chcę ty was? Was wezmę. No, wy macie lepsze włócznie. Wezmę też polską jazdę, szlachtę i trzy oddziały łuczników polskich. W Malborku będę chciał konnicę lekką. O, i tam ci się wycofali. A ty mi to zajmiesz bez takich ogromnych strat. Strat ogromny. No nic, dobra już. Niech będzie zakon, trzeba szybko wybić. A my ludzi możemy sobie teraz spokojnie zrekrutować. Kasa teraz będzie dużo. 10 tysięcy aż na turę. Bo nie ma aż takiego dużego utrzymania. Teraz wojska. A zakon stracił kolejny zamek, który wcześniej Litwie zajął. No i tak, zakon jest tu, tu, tu i tu tylko. Ma cztery prowincje. Niemcy jeszcze tutaj mają Szczecin. Tutaj mają wioskę Welsen, tu jest Hanower. Tu jest wioska Hof. I Praga, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mają pięć prowincji. Jestem bardzo ciekaw, czy Duńczycy z wami walczą. Tak, walczą, to... Chciałbym zobaczyć, co tutaj się mniej więcej dzieje. Duńczycy, byście się wzięli do roboty, pomogli. Dobra, w Jazdowie się tworzy armia, to wracamy tutaj. Ile wy jeszcze tu? 7 tur. No więc czekać, musimy poczekać. Z Malborka wezmę armię, wiecie. I armię z Malborka wezmę kolejną turę. Armię z Malborka przerzucę i zaatakuję Szczecin. Dziękuję, mam dużo generałów. Nie chcę gildii złodziei. Okej, Gwiazdowie się tworzy armia, a ciebie będę chciał, ty będziesz głównym dowodzącym tu armią. I tak, do armii ci przydzielę tych. Na razie. No i... A, nie ma kasy. Co tak kasa zmalała? Znowu. Toruń, powiększasz się. Ale nie będzie chyba na to kasy. Dobra. Przebijamy to i tu. Tu jest nieciekawe teraz. Niemcy zbierają armię, a my... Nasza uległa troszeczkę uszkodzeniu. Tutaj nic nie ma. Chłopów chociaż. Nic nie może. Nie ma kasy, żeby cokolwiek zbudować. A brak kasy jest największym wrogiem w tej grze. Tutaj zwerbujemy chłopów, żeby się nie buntowali ludzie, a tą armią wyruszymy tutaj na kolejny zamek Windawa i go będziemy oblegać, bo tu jest władca, wielki mistrz zakonu, młody, 29 lat i trzy oddziały krzyżackich włóczników i takich bardzo średnich, średnio dobrych mieczników. Bierzemy kolejną turę. O, widzicie, wyszedł właśnie. Nie wiem, czy widzieliście, wyszedł z Windawy. Trzeba będzie go zapędzić w kozie róg. Wow! Co tu się stało? Dobra, nie atakujemy tam. Atakujemy tych mistrza wielkiego.
28 straciliśmy tylko, chyba na rygę pójdę, wiecie? Wow! Wow, wow, wow! Wow! Wow, 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 poczekajcie! Daj... To będzie jedyny kod, który użyję w tej grze. No i chcę też, żebyście wy też mogli zobaczyć, co się dzieje na mapie świata. I... wow, Nowogród! Ciśnie zakon, zobaczcie. Ich armie zajęły tu Parnawę, idą tutaj zająć. Zajęli bardzo silnie bronioną Rygę. Oraz zamek Dynaburg. Tu jest... Są dwa ostatnie miasta zakonu, miejscowości. Tą będzie trzeba zająć i to będzie najtrudniej zająć. Dobra, Norwegowie tutaj nic nie robią, siedzą w swoich dwóch miasteczkach. Tu. Duńczycy nie podbijają Skandynawii. Z tego co widzę i ta... Wait! Dania tutaj nie ma armii! A Niemcy mają niestety tu, już są pod Magdeburgiem. No, a tutaj Mongołów jeszcze zobaczymy. Mongołowie też nic nie robią. Litwini starałem się obronić przed zakonem. Jeszcze kontry poważnej nie wyprowadzili, żeby coś zająć. O. Teraz włączamy. Okej. Okay. Tu jest bardzo brzydka armia, bo niemiecka. No, wynocha. No, dziękuję ci, Szczepanie, za zwycięstwo. No, robisz się bardzo dobrym dowódcą, już jesteś bardzo, bardzo lojalny i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze uczników ci damy. Statek ci zbudujemy. Idziesz tam? Jeszcze ci damy lekką konnicę. Polską. Ona jest bardzo dobra. Mówiłeście, jak wam pokażę kiedyś wam na mapie bitewnej tą konnicę, ona jest bardzo, bardzo dobra. Ci Mongołowie czego chcą gwiazda? Wy nie przekupicie mi go. No wow. Wezmę ciebie, bo jesteś dobrym dowódcą. Wiesz, to Rejdenty jednak zostanie w Gdańsku, a ten Zbigniew pójdzie. Bo jest lepszym dowodzeniu. Na Szczecinek. Na Szczecin. Ta armia natomiast... posuwa się jako wsparcie, żeby móc zaatakować Windawę do Pałangi. Idźcie. Na trzy tury dojdziecie, okej? Okay? Bo będziemy mogli rozpocząć już oblężenie. Wow! No, pięknie, wpadliśmy w pułapkę. I chyba to poprowadza. Tak, poprowadzę to, bo oni nas atakują. No. Prowadzimy walkę. Ja nie mogę, znowu stopera nie włączyłem. Dobra, powiedzmy, że gram już jakieś 15 minut, to będę jeszcze 20 nagrywał. Dobra. Fajny teren. Tu ustawimy piechotę. Za wami już będą łucznicy w luźnej formacji. A jazdę to ja będę chciał wykorzystać w tej bitwie bardzo. Szczególnie tą strzelecką, żeby ostrzeliwywali wroga. A generała wykorzystam do ataku na tyły wroga. By też tu. Dobra, tu nasza konnica ciężka. Jedzie. Tam nasz generał, nie wiem czy widzicie, o tu. O, nasza lekka konnica. Też już jedzie. Tutaj też nasza konnica. O, a tu kusznicy nasi konni.
No i nasza piechota oczywiście. Nasi szlachcice. I włócznicy. No właśnie ty, kolego. Ciebie to ja będę chciał tu wykorzystać. Was też. Konnica strzelecka jest bardzo dobra przeciwko ciężkim pancerzom, szczególnie kusznicy, oj. I oszczepnicy, dlatego. A oni mają ciężkich tych. Tych ciężkich włóczników. I katapulty, które chcę zlikwidować generałem. Dobra, wy będziecie ich ostrzeliwać. Szybko niszczyć mi te katapulty. Zanim was wystrzelą. Czy coś takiego. Niedobrego. No, zniszczyć tą artylerię ich. Dobra. Artylerią się nie muszę już martwić. O, ich włócznicy. I generał nie żyje już. Okej, włócznicy w ich łuczników pruć. Strzałami. Wow, nasza... Ci oszczepnicy tutaj robią pożogę z tych kawalerów mieczowych. Pięknie to. Włócznicy. Jeszcze wami to mam generale, wjadę im w tył. O, pięknie, pięknie. Pięknie, moja konnica. Nie! Wycofać mi się, nie walczyć z nimi w zwarciu. Macie ich wystrzelać. Generał za to może zaszarżować w nich. Ale na, mieliście na wszystkich, a nie na jednego... ludzika. Dobra, wycofajcie się, bo nasi was ostrzelają tu. Dobra, wy już strzelajcie w tych włóczników, a nie łuczników, bo ich to już prawie nie ma. Ci włócznicy mogą nam napsuć krwi. Generał, tutaj wjeżdżasz im w plecy. Dobra, i włócznicy szarżują. Nasi muszą wytrzymać. Ha! Jakie mają morale słabe, już się wycofują, jak mają prawie pełny oddział. Czy stan liczebny oddziału. Dobra, kawaleria lekka, ty się wycofaj. Bo przykro mi, ale ty sobie nie poradzisz z nimi. Brawami będę chciał zaszarżować na nich. No, zszarżować na nich. No, świetnie. Wycofują się już. Stop, nie strzelać. Wygramy to. Czekajcie, cięcie. Okej, wróciłem po chwili. No, musimy wybić ich jak najwięcej. Teraz. Przeskok mały. Przepraszam za nie. Dobra. No. Teraz wycofali się, niszczymy resztki wojsk grzeckich. Żeby jak najmniej by się wycofało, żeby wtedy... Bo to była armia, która wyszła z tego zamku tam wtedy. Tego mało będzie bronić. Teraz ten zamek będzie łatwo go zdobyć.
O, tylko 15 FPS-ów. No, zginął mi kapitan. Dobra. Praktycznie wszyscy wybici. No. Nie wiem, co się stało z moralami wroga, bo zaczęli uciekać nagle. Nie wiem dlaczego. Podeszli do naszych włóczników i... co? Uciekają. Było to trochę dziwne. Nie powiem, że nie, bo było. O, nasi kusznicy tu. Aj, nasi turnie! Kusznicy nasi zastrzelili kilka naszych. Pięknie. Dobra, to już wszyscy. Kolejne heroiczne zwycięstwo. Straciliśmy zaledwie 56 ludzi, wróg stracił 1193, zostało mu 3 na 1300. Kto zabił najwięcej? Konnica lekka szlachty polskiej. No. To, nie, no to było naprawdę piękne zwycięstwo. Idealnie rozegrana bitwa. Małe straty. Pożogał wroga. Teraz będzie łatwiej zdobyć Windawę i chyba właśnie już ruszę ją zajmować w tym momencie. Tak wam powiem, że chyba już tak zrobię. 3000... nie. Pięknie, cała armia wybita. Ciebie chciałem zaatakować, koleżko. Kolego! Tobie! Wiecie co? Poprowadzę, bo chcę zabić. Zależy mi na zabiciu. Albo nie chcę. Niech żyje, chłopak. Dobra. I zaczynam oblężenie. 9 tur. Anna Jagiełło się urodziła, fajnie, 4 tury, tylko tutaj nie komentuję tego. Ja heretyków. Dobra, kolejna tura. Ten kapitan Tadeusz to faktycznie jest potrzebny. Prowadzimy kolejną bitwę. Zakonem Krzyżackim jest to jedna chyba prawdopodobnie jedna z ostatnich bitew Zakonu Krzyżackiego. Będzie trudniej, bo są generałowie. Dobra. Zaczynamy bitwę kolejną. Chyba ta bitwa i koniec tegoż to odcinka. Dobra. Na wzgórzu ustawimy naszych ludzi, tak jak wcześniej. Tu jest takie małe łypa górek, to może tu być. Łucznicy, szlachta. Tu. Jeszcze tu włócznicy są, tu tam będzie. Dobra. Tu? Kawalerią będę chciał tamtą drugą armię, która jako posiłki idzie.
The enemy have brought up more men. Chociaż nie, ta, która nas atakuje. Wy tutaj stoicie. Ta nasza kawaleria tu uderzy w nich. Za to nasza piechota cała. Już ustawiona, tak jak kazałem jej. Grupa. Musicie się obrócić. No, zmiasz się po drodze wszystkich. Chociaż nie, wy lekko kawalerio, to się wycofajcie. To jest bitwa generałów. Wy będziecie mogli ich ostrzeliwać. Czy ja nie wyrażam się jasno? Macie się wycofać. Zaraz wszyscy zginiecie. Ty szarżuj na nich, na co czekasz. Ja strzeliwujcie, żeby nie w swoich. Słuchajcie, czekamy tu na wroga. Wyczekacie piechota. Na przeciwnika. To jest bardzo już doświadczony generał. Powinien wygrać. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ten krzyżacki generał niedługo zginie. Only half the enemy force remains. No, strzelajcie go jeszcze. Szukam go. Oj, zginął! Dobra, wy już tu niepotrzebni. Dobra, ta armia już pokonana, kawaleria tu wracać. Na miejsce. No, stracili generała. Zależy mi też, żeby stracili tamtych dwóch, co prowadzą tą armię, ponieważ wtedy ich nie będą mieli generałów, co wiąże się z upadkiem frakcji. Czyli dla nas bardzo dobrze. Wow, już upancerzeni nieźle są ci łucznicy. Kawalerią jest, wiecie. Tuż im się tak łatwo nie załamią morale, bo... O! To jest ich przywódca frakcji, dlatego aż tak łatwo się im nie załamią morale. Was chcę tu widzieć, ale wy na nich. Albo nie. Wszyscy tutaj na flankę. Kawaleria. Nasi ucznicy sobie z nimi dadzą radę spokojnie. Bez problemów. Poczekajcie, teraz muszę przemyśleć coś. Czekajcie, krótkie cięcie. Okej. Jestem. Stoperze, szybko, ja nie mam czasu. O tu, krzyżacy atakują. Ajajajajaj. Mam nadzieję, że to nie zakończy się naszą klęską, znaczy moją. Będę chciał zaszarżować na tych jego generałów, co się może źle skończyć. Generał to tu. Ale szczególnie chcę zabić straż generała, w którym jest... w której jest ich mistrz wielki. Cofajcie się, lekka konnica, no po was tracę zaraz przez waszą głupotę. O, tu się wystawił na linię ostrzału. Ich wielki mistrz. Mam nadzieję, że nie koście naszych barany.
wiecie co, wesprzyjcie ich wręcz. Co to tak trąbi? O co chodzi? I generał gdzieś tu zażarł. Wiecie ze strybu strażniczego atakujcie. Zaatakujcie tego generała. Tylko weź, niech was nie zmiażdży. No, zabijcie tam jego generała, tylko nie zgińcie wy! A wy tu... Dobra, dajecie radę, spokojnie. Powinien zginąć, tu jest. No, broni się dzielnie. Niedługo zginie. Oj, ściął naszego. Jest bardzo miły. No, zabić. Jest. Okej. Zaraz ich morale się załamią. Tamtego generała weźcie też zaciechajcie. A wy, łucznicy, strzelacie w ich łuczników. Tu. No, spokojnie, zaraz wam kawaleria pomoże. O, wy się wycofujecie, to na nich. Oni się nie wycofują. Zabić ich. Patrzcie, zaraz się będą wycofywać. No! Już. Dobra. Gońcie ich. Oprócz ciebie, generale, ty masz tutaj zaatakować. Ty będziesz szarżować. Tu już będą większe straty. Bo wiecie, silniejsza armia wroga teraz tu była. Może mniej liczna, ale lepsza, bo mieli króla. Ale zginął i widzicie, już się wycofują wszyscy. Tu już muszę wybić ich jak najwięcej. The enemy are badly blooded. The enemy army runs. We must pursue and hunt them down. Bo wtedy jak zginie odpowiednia liczba i będzie bardzo mało, to zajmiemy od razu zamek. Dobra, wy jeszcze strzelajcie. Wy ich. Dobra, wy ich. Ty dowódco tutaj. Dobra, tu się wbij. Uciekają wszyscy. Widzicie, co się dzieje, jak traci armia generała. Dlatego nie chciałem, żeby mój zginął, ale ciacha ich dzielnie. Jest teraz bardzo już wyćwiczony, to jest bohater. Walk nad krzyżakami. Zobaczcie, już ma srebrne doświadczenie, zaraz będzie miał złote. Jest bardzo dobrze wyszkolony. Wy teraz ich pogońcie trochę. Uch, uciekli. Uciekły trochę. Nie pozwólcie reszcie uciec po prostu. 90% stracili, no to dużo dosyć. Stracili, a my 30, też jest to trochę, ale... No mówię, trudniejsza trochę bitwa już. Mimo wszystko. Tu dwóch ucieka. Nasi ich gonią. Jeszcze generał. Dobra, przyspieszę już to. Dobra, tam ci już uciekną. To koniec. Nie wiem, jak to robię, ale zawsze moje bitwy są heroiczne. No. Możliwe, jestem heroiczny. Jestem bohaterem. No, a straty niezłe dosyć. 337 aż. No i też mnóstwa. Powinno być... Powinni już poddać się w zamku przez to i powinniśmy go zdobyć.
Nie wiem, czy to się stanie, bo chyba nie zabiliśmy wszystkich generałów. Chociaż nie! Koniec zakonu krzyżackiego. Stracił wszystkich generałów. Nie ma już zakonu krzyżackiego. Ale tu jest armia znowu. Tobiaszu Stasiaku. Jesteś bardzo dobrym generałem. Dobra, kończymy odcinek z 19 prowincjami. Jeszcze 16 tylko. Malbork mamy. Krzyżacy pokonani. Chociaż wiecie co? Zwycięstwo nad krzyżakami kończy tą serię. Tylko 2 odcinki, wiem. Poszło nam bardzo szybciutko. Z czego się bardzo cieszę. Moja pierwsza zakończona kampania sukcesem, znaczy seria. Pokonaliśmy krzyżaków. Główny cel osiągnięty. Krzyżacy nie zagrażają już nikomu. Zdobyliśmy Malbork. No, to na tym kończę tą serię. Nie martwcie się, jest jeszcze Minecraft według Tomuszka. I może zaraz nagram odcinek nowiuśkiej serii, skoro skończyłem tą. No, to trzymajcie się. Cześć!